Witajcie w drugiej części wideo na temat Paul Arle Uwego Rosenberga. W pierwszej zobaczyliście, jak wygląda gra. No, trzeba powiedzieć, że jest mocno rozbudowana. Teraz chciałbym Wam to wszystko jakby podsumować. Oczywiście będę używał tu moich 9 aspektów gry i na koniec zostawię rekomendacje. No, zawsze rozpoczynam od wykonania. Jeżeli chodzi o wykonanie, tutaj ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko naprawdę bardzo solidnie wykonane. 5 grubych, solidnych plansz. Wszystko jest czytelne. Ta kreska taka w zasadzie, jeżeli lubicie gry Rosenberga, nie wiem, Szklany Szlak czy Cavernę Agricole, mamy tutaj w zasadzie podobny klimat. Według mnie jest wszystko bardzo ładnie czytelne, dobrze rozpisane, więc można to tak intuicyjne, nazwijmy to. Ja większość partii rozegrałem w wersję angielską, Zeman Games, i tak naprawdę pomimo tego, że tam były te nazwy angielskie, bez żadnego kłopotu można było się po tych planszach poruszać. Sporo drewienek, mamy tutaj sporo surowców, więc tak naprawdę tych elementów jest naprawdę dużo. Ten setup no, troszeczkę trwa, ale to bez przesady, można go sobie dobrze posegregować, wszystkie elementy posegregować i tak naprawdę ten czas ograniczyć do minimum. Jedyny zarzut, jaki bym miał, to że tych elementów jest naprawdę bardzo dużo i żeby rozegrać tą grę tak swobodnie, rozłożyć 5 plansz, to potrzeba sporego stołu, więc tak naprawdę tutaj jeżeli będziecie mieli okazję zagrać, to przygotujcie się do tego, że trzeba do tej gry sporo miejsca. No, Paul Arle to jest taka chyba najbardziej osobista gra, bo tak jak mówiłem we wstępie, autor już wspominał o tym, że właśnie w Arle, w miejscowości Arle, w tej Fryzji Wschodniej urodził się, wychował, oczywiście zawarł związek małżeński jego ojciec i tu jest sporo nawiązań oczywiście do tej miejscowości. Mówimy tutaj o tym bogactwie lnu. No oczywiście będziemy mogli tutaj hodować czy uprawiać len, zboże. Będziemy korzystać z tych wszystkich dóbr, które były w miejscowości Arle i tam w okolicach oczywiście. No i przede wszystkim jest taka najbardziej realistyczna symulacja tego życia rolnika, bo tak naprawdę mamy te 9 sezonów, mamy sezon letni, sezon zimowy, czynności związane z oboma tymi sezonami w tym wypadku, więc tak naprawdę tutaj to myślę, że zdecydowanie lepiej to jest oddane niż w Agricoli czy w Cavernie, bo można powiedzieć, są zawody, które wykonujemy tylko zimą, są zawody, które wykonujemy tylko latem, oczywiście rozmnażanie odbywa się tylko w jednym sezonie, chociażby strzeżemy owce tylko w jednym sezonie, musimy się przygotować na zimę. No, naprawdę tutaj ten podział jest dosyć widoczny i ten podział na te sezony naprawdę jakby tą grę odróżnia od pozostałych. No, mamy co prawda tutaj tą fazę żywieniową, aczkolwiek ona jest na tyle niezauważalna, że bez żadnego kłopotu możemy tam 3 jedzonka oddać, więc tutaj myślę, że nie ma takiego nacisku. Ten nacisk jest położony na inne aspekty gry. W przypadku, nie wiem, Le Havre czy też Agricole, tak naprawdę ta faza żywieniowa naprawdę przysparzała graczy o ból głowy, tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Także jeżeli szukacie klimatu w Paul Arle, zdecydowanie myślę, że ten klimat jest wyczuwalny i wydaje mi się, że według mnie bardzo mocno więcej niż w pozostałych grach dotyczących oczywiście tych klimatów wiejskich. No, Uwe Rosenberg jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o mechanikę worker placement. To jest najprostsza mechanika, jaką w zasadzie znam, no bo tak naprawdę bierzemy pionka i stawiamy na pole, wykonujemy akcję związaną z tym polem. No i tu jest podobnie, to jest czysty worker placement i wydawałoby się, że ta gra jest dla każdego. No aczkolwiek liczba opcji związana z tymi akcjami, pomimo tego, że one są podzielone na zimowe i letnie, jest na tyle duża, że taki niedzielny gracz może popaść zdecydowanie w paraliż decyzyjny. I myślę, że ta gra jest rekomendowana dla graczy, którzy no, mają pewne obycie. Nawet bym powiedział, że są średnio zaawansowani, bo żeby tą grę poczuć, tak powiem,
wprost, no to trzeba dwóch, trzech rozgrywek, żeby tak naprawdę tą grę się nauczyć. I mimo tego, że to jest gra dwuosobowa, to myślę, że tutaj z, jakby z pomocą przychodzi ten wariant jednoosobowy. Można sobie zagrać swobodnie, zweryfikować pewne rzeczy, zobaczyć, jakie są strategie, pewne rzeczy przemyśleć i w tym wypadku później stanąć do takiego pojedynku dwuosobowego. Naprawdę gra ma dosyć sporo możliwości, więc jest w zasadach prosta, aczkolwiek połączenie tych wszystkich mechanizmów, tych łańcuchów produkcyjnych, które się będą pojawiały od momentu obsiania, zebrania i przetworzenia, tak naprawdę tutaj mamy no sporo opcji. To tak naprawdę no trzeba tą strategię od początku do końca mieć. No, to jest gra tego rodzaju, że w tym wypadku, w przeciwieństwie od Agricoli, nie mamy żadnych zmiennych. Mamy cztery pionki, czyli tą rodzinę czteroosobową, którą będziemy wysłali do pracy. Mamy cztery pionki, nie ma żadnych zmiennych podczas gry. Od razu jest wszystko wyłożone na planszy. No, zmienność polega na tym, że jest kilka budynków, które wchodzą do gry. Możemy na początku gry mieć budynki, które są jakby predefiniowane na sam początek rozrywki, a na dobrą sprawę wszystko mamy włożone jak na tacy, więc tylko od nas zależy, nie ma tu żadnej losowości, od nas zależy, w jakim kierunku będziemy szli i jakie dobro przyjmiemy jako te kluczowe i jakie łańcuchy będziemy tworzyli i co będziemy przerabiali, co będzie nam dawało na koniec dużo punktów. No, tu jest w zasadzie klimat ten sam. Jeżeli chodzi o Agricole, można powiedzieć, mamy też klimaty wsi, ale tu jest dużo takich malutkich rzeczy, które różnicują tę grę. Przede wszystkim oczywiście faza żywieniowa. Mówiłem, że ta faza jest, taka faza jest, ale ona jest normalnie zminimalizowana, niewyczuwalna przez graczy. Chociażby hodowla zwierząt. Mamy zwierzęta, punktowane są zwierzęta. Najwięcej te, które mamy ich najmniej, więc najlepiej byłoby, żeby rozwijać je równomiernie. Więc możemy zdobyć punkty, dwa punkty za stado, którego jest najwięcej. Rozmnażanie tych zwierząt odbywa się tylko i wyłącznie w określonej porze i to też, jeżeli te zwierzęta są w stodole i mamy miejsce na dworze, się nie rozmnażają. Mamy możliwość oczywiście, tak jak mówiłem, są cztery akcje, nie rozmnażamy się, nie mamy więcej akcji podczas gry, tylko tymi czterema akcjami musimy dysponować. Ta sezonowość powoduje, że akcje wykonujemy w zimie inne i jesienią, czy latem inne. Więc tak naprawdę trzeba się przygotować, jeżeli nie wykonaliśmy jakiejś akcji latem, to nie możemy jej wykonać, możemy ją wykonać ponownie, ale to powoduje, że stracimy możliwość wykonywania jako pierwsi akcji w kolejnej fazie. Tu powstają te ciągi produkcyjne, tam znane w zasadzie, no nie wiem, z Agricoli, czy też no bardziej chyba z Le Havre. Chociażby hodujemy zwierzęta, później przerabiamy te zwierzęta na skóry, skóry przerabiamy na odzież zimową, więc tak na sobie tutaj ten ciąg powstaje i no oczywiście musimy, jeżeli decydujemy się na taką produkcję, musimy iść w tym kierunku. Dosyć fajne opcje związane z narzędziami. Jeżeli rozwijamy się na tych suwakach narzędziowych, nazwijmy to, na tych opcjach, mamy tutaj możliwość bardziej efektywniejszego rozwoju naszego gospodarstwa. Mamy więcej łopat, możemy więcej wydobywać torfu, mamy więcej siekier, możemy więcej wycinać, więc w tym wypadku tutaj też no, rozwijamy się i tak tylko od nas zależy, jakie umiejętności nam się przydadzą, co chcemy, w jakim kierunku chcemy iść. Oczywiście budynki, które są dosyć istotne, które dają nam też możliwości efektywniejszego rozwoju, no i oczywiście punkty na koniec. No i ten element rozwoju, czy wywożenia, nazwijmy to, nadwyżek, gdzie możemy za pomocą różnych pojazdów, powozów wywozić nasze dobra, sprzedawać je, wymieniać na dobro i oczywiście zamieniać tutaj drewno na deski, gliny, na cegły. To też nam daje możliwość, taki nowy element też wymienia nam te punkty na punkty, bardziej cenne rzeczy, a z drugiej strony daje nam punktację za jedzenie. Mamy tu dwa tory do jedzenia, a także no te punkty dodatkowe związane z tymi podróżami, z tą destynacją. Więc
zasadzie małe zmiany, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest taka gra, gdzie Uwe Rosenberg no, z tych pozostałych swoich wielkich gier wyjął to, co najlepsze, napisał tą grę od nowa i tak na tą sprawę mamy zupełnie nową grę z dużą możliwością dróg do zwycięstwa, z dużą możliwością kombinowania i wydawałoby się, że w zasadzie mamy z góry wszystko podane na tacy i grywalność będzie mała, nic mylnego tutaj naprawdę, możliwości jest cała masa. Ja mam za sobą no, kilka partii jednoosobowych i tak naprawdę na dobrą sprawę próbowałem różnych strategii i okazuje się, że za każdym razem punktacja no, jest wyższa, odkrywamy coś nowego, coś co może nam tą efektywność zwiększyć, co daje nam większe możliwości i no, możemy wymieniać te surowce na punkciki i powodować, że tak naprawdę ta punktacja będzie z gry na grę rosła. Oczywiście, żeby tę grę poznać, no, trzeba ją kilka razy rozegrać, 2-3 razy i myślę, że to jest zdecydowanie warto. No i największy mankament tej gry, jaki bym miał, no to oczywiście to jest ta interakcja. No, każdy z graczy ma tutaj swoje planszetki i w zasadzie rozwijamy się samodzielnie. No, jest możliwość, jeżeli ktoś będzie kogoś tak kopiował, tak? Czy małpował, chciałem powiedzieć kolokwialnie, no to w tym wypadku mamy tutaj pole tego wyrobnika, które daje nam możliwość, że możemy skopiować pewną akcję gracza, więc tak naprawdę jedyna interakcja tu jest przy wyścigu o budynki, jeżeli widzimy, że jakiś gracz się rozwija w tym samym kierunku co my, no to następuje taka rywalizacja, żeby zdobyć ten budynek. Tych budynków w sumie nie jest dużo, no i w tym wypadku te budynki mogą być cenne i w tym aspekcie tylko i wyłącznie jest taka mała, niewielka interakcja, poza tym generalnie tej interakcji nie ma, nie możemy nikomu zaszkodzić, nie ma takiej możliwości, żeby kogoś zablokować, więc w tym wypadku tutaj pod tym względem znaczy obstawiamy określone pole, w zasadzie no, te pole są, akcje zimowe czy też letnie są dla każdego, więc tak na nową sprawę tutaj no, też powiedziałem, jest ten wyrobnik, który daje nam możliwość kopiowania innego pola. No, gra, jak sami zobaczyliście, posiada dużo komponentów, wypakowana jest po brzegi, jeżeli chodzi o elementy. Ona jest sklepowo w okolicy 180 zł i wydaje mi się, że zdecydowanie jest warta. Gracze, którzy uczestniczyli w kampanii, mogli kupić naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie tą grę. Oczywiście mamy tu nowe elementy, ta opcja Wspieram to posiada dwie instrukcje, dwie pomocy, przepraszam. Posiada woreczki na zwierzęta, więc to jest taki dodatkowy bonus, który naprawdę pomaga w rozgrywce, więc pod tym względem to naprawdę, naprawdę warto. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe aspekty tej gry. Pozwolicie, że teraz no, czas, żeby to wszystko podsumować. Ja przyznam, że gra mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o pozycje dwuosobowe, naprawdę to taki, no, bym powiedział, mój lider, jeżeli chodzi o gry do grania dla dwóch osób. Uwe Rosenberg stworzył bardzo klimatyczną grę, myślę, że taką najbardziej oddającą realia tej wsi. Mamy tu mnóstwo strategii, mnóstwo możliwości kombinowania, oczywiście 2 godziny takiej wysiłku umysłowego i myślę, że z tych wszystkich pozostałych gier, które miał, no, wyciągnął to, co najlepsze, dorzucił takie małe elemenciki, które w zasadzie tę grę różnicują, takie jak no, te wozy chociażby, czy nie wiem, nie wspomniałem, odwracanie elementów na drugą stronę tych płytek, które nam możemy upgrade'ować, czy też no, jakby zminimalizował tą fazę rzemieniową. Ona jest, ale jest tylko taka śladowa. Wprowadzenie tych sezonów, które też dosyć mocno różnicują grę i powodują, że gracz musi się przygotować do pewnych rzeczy w kolejnym sezonie. Więc naprawdę bardzo dobra gra w mechanice worker placement. Nie wiem, czy najlepsza gra Uwe Rosenberga, bo myślę, że to najlepsza gra jeszcze przed nim, ale kolejna dobra gra Uwe Rosenberga, kolejny ciekawy produkt z mechaniką worker placement i jeżeli lubicie Uwe Rosenberga i mechanikę worker placement, no to oczywiście koniecznie tę pozycję powinniście mieć, tym bardziej, że jest po polsku
i myślę, że warto po tą grę zdecydowanie sięgnąć. No, tyle jeżeli chodzi o Paula Arle, o grę Uwe'ego Rosenberga. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już jesteście po kilkunastu partiach i się ze mną zgodzicie. Jeżeli macie inne zdanie w tej kwestii, to oczywiście zapraszam do dyskusji. Tyle jeżeli chodzi o Paula Arle. Dziękuję. Marek Marat-Wysocki i zapraszam na kolejne wideo. Do zobaczenia. Thank you.